zębów, bądź też golenia się, jeśli chodzi o panów. Jeśli chodzi o golenie się, no to sytuacja jest podobna, tak? Chodzi o to, żeby znowu napełnić umywalkę odrobiną wody, zakręcić wodę i golić się, panowie, płucząc maszynkę w wodzie, która jest właśnie w umywalce. Czyli to, o co chodzi? Chodzi o to, żeby cały czas woda nie była włączona. Czyli za każdym razem włączamy wodę, wyłączamy, robimy to, co należy i znowu ją odkręcamy i znowu zakręcamy. Na tym polega właśnie ekologiczne podejście do używania wody. Jeśli chodzi o liczby, to podobnie jak przy myciu rąk, przy takim zakręcaniu i odkręcaniu wody przyjmuje się, że zużycie wody wynosi około 1 litra. Natomiast jeśli cały czas mamy wodę włączoną, czyli woda cały czas nam leci, no to potrafimy w ten sposób zużyć nawet około 8-9 litrów wody. Dane na liczbach pokażę w prezentacji za chwilkę. Gorąco zachęcam do ekonomicznego i ekologicznego podejścia do zużywania wody, bo to nawet nie chodzi o to, że pieniądze zostają nam w kieszeni, tylko chodzi o to, że dbamy o naszą planetę, która stara się dbać o nas, dając nam to wszystko, co mamy. Dobrze, a więc przełączam się na liczby. Jeśli chodzi o mycie rąk, to tak naprawdę można tutaj też przyrównać ilość zużytej wody zarówno jak i do mycia zębów i do golenia się, jeśli chodzi o panów. Dlatego też postanowiłam to zamknąć w jednej prezentacji. Mycie rąk przy standardowym zużyciu wody, czyli w momencie, kiedy odkręcamy i ona leci cały czas, zużywa to nawet około 9 litrów. Przy goleniu, no to w tym momencie również, tak, panowie, wystarczy, że napełnią umywalkę i podejrzewam, że tutaj przy goleniu troszkę więcej wyjdzie przy ekonomicznym zużyciu wody, tak gdzieś myślę, że z 2 litry. Jednak to nadal są dosyć duże różnice, aniżeli gdyby ta woda miała lecieć cały czas na bieżąco i być odkręconą. Co do cenników, oczywiście każdy płaci czynsz w swoim mieszkaniu czy też domu i ceny wody różnią się w zależności od miasta czy też województwa. Akurat w moim przypadku 1 metr sześcienny zimnej wody kosztuje 18,99, czyli jakby 1 metr to jest 1000 litrów, 1 kubik. Przy założeniu, że twój mężczyzna goli się w ciągu dnia jeden raz, to liczby wyglądają w następujący sposób. Golenie się przy bieżącej wodzie, gdzie zużywa się 9 litrów, w skali jednego miesiąca koszt wody wynosi 5 zł i 13 groszy, natomiast w skali roku jest to kwota rzędu 61 zł i 56 groszy. Natomiast jeśli twój partner czy też mąż goli się w sposób ekologiczno-ekonomiczny, tak to nazwę, czyli zużywa się ten 1 litr wody na golenie, to daje nam w skali roku, dokładnie w skali jednego roku, 6,84. Czyli jak widać, różnica jest prawie 10-krotna. No myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać, tylko warto znaleźć swój sposób na ekonomiczno-ekologiczne golenie się. Jak sama widzisz, warto używać wody w ekonomiczny i ekologiczny sposób przede wszystkim. Dlatego właśnie zawsze zachęcam, żeby jakby jeśli nie interesują Cię pieniądze, to chociaż pomyśl o planecie. Jeśli Cię planeta nie interesuje, to pomyśl o swoim portfelu. Bo tak właśnie mówię, bez względu na to, jakie masz motywacje, to i tak robisz dobrze albo sobie, swoim pieniądzom, albo właśnie przyrodzie.